Witajcie moi drodzy w kolejnym ultra długo wyczekiwanym odcinku z serii Maszyna Odpalamy. Serii, w której omawiam to krok po kroku, jak uruchomić poszczególne pojazdy szynowe, tak żebyście w ogóle nimi mogli ruszyć. Bohaterem dzisiejszego odcinka została lokomotywa spalinowa serii SU-45 o numerach 245. Jak ją zatem uruchomić? Zapytacie. Na to właśnie przychodzę ja, Liguś, z odpowiedzią. Tak więc przejdźmy już do naszej kabiny i zacznijmy odpalanie. Pierwszym krokiem jest tutaj wykonanie pewnego komba, które znacie już z poprzednich odcinków, a mianowicie włączamy sobie baterię na klawiszu J. Następnie wybieramy kierunek jazdy D do przodu i zbijamy czuwak na spacji. Co do samego nastawnika kierunku, który znajduje się właśnie tutaj w tym miejscu, to mamy tak. Jeżeli jest on w pozycji zerowej, no to mamy tak. R do tyłu, a D do przodu. Nas akurat interesuje kierunek do przodu, bo tam właśnie chcę jechać, więc wybieram sobie do przodu. Ok. Następnym krokiem będzie włączenie pompy oleju poprzez kombinację klawiszy Shift F a następnie pompy paliwa poprzez naciśnięcie samego klawisza F. Jak widzicie, tutaj nam na pulpicie zgasła jakaś kontrolka. Skoro, słuchajcie, przy pompach jesteśmy, to mamy tutaj jeszcze gdzieś na pulpicie coś takiego jak pompa wody. Tylko muszę to teraz znaleźć. Jest tam pompa wodna, proszę bardzo. Ten styczek tutaj. Jak najbardziej możemy sobie go uruchomić, z tym, że nie wiem niestety, na jakim klawiszu jest zbindowana tutaj ta funkcja. Ale powiedziano mi też na Discordzie, czy raczej napisano mi na Discordzie, że tego raczej używa się przy uruchamianiu lokomotywy na zimno, więc tutaj do niczego na razie nie jest nam to potrzebne. Kolejnym krokiem będzie odpalenie wyłącznika szybkiego poprzez naciśnięcie klawisza M. Pamiętajcie tylko, że musicie go przytrzymać na tyle długo, żeby lokomotywa się tutaj wkręciła nam na obroty. Jak tutaj możecie zauważyć, wkręca nam się elegancko. I sobie możemy już puścić. Mamy również jeszcze coś takiego, słuchajcie, jak wentylatory silników trakcyjnych. Mamy tutaj wentylatory silników trakcyjnych A, B. Jak widzicie, jakaś kontrolka nam się tam zapala. Momencik, ja to wam zaraz tutaj pokażę. No, jest wentylator silników trakcyjnych. Oraz mamy jeszcze coś takiego jak wszystkie wentylatory silników trakcyjnych. Z tym, że na chwilę obecną, z tego co mi też napisano na Discordzie, nie są one wymagane. Ale chciałem po prostu pokazać, że taka funkcja jest. Następnie uruchamiamy sobie nasze reflektory poprzez klawisze. Takie jak Y, lewy, U, górny oraz I, prawy. Wyjdziemy sobie na zewnątrz lokomotywy i pokażę wam, jak właśnie wygląda to na zewnątrz. Tak więc, Y, U, I. Proszę bardzo. Skoro przy reflektorach jesteśmy, muszę to teraz znaleźć, słuchajcie, bo gdzieś tutaj jeszcze było coś takiego jak przyciemnienie właśnie reflektorów. No, mamy tutaj oświetlenie przyrządów, oświetlenie kabiny. Kurde, i właśnie to jest te moje nieprzygotowanie do odcinka, ale gdzieś tutaj właśnie było coś takiego. Chyba pod którymś z tych styczków może. O, przyciemnienie reflektorów jest. Nie wiem też, jaka funkcja, na jakim klawiszu jest to zbindowane. I prawdę mówiąc, nie wiem w ogóle, czy to cokolwiek daje. Jeżeli sobie je teraz przyciemnimy, to prawdę mówiąc nie wiem, czy one są ciemniejsze, czy też takie same. Nigdy z tego nie korzystałem i wątpię, żeby to cokolwiek dawało. Ale jest taka możliwość. Słuchajcie, następnie w celu włączenia sobie końcówek pociągu przechodzimy do drugiej kabiny. Tak więc, jeżeli raz naciśniemy sobie klawisz End na klawiaturze, przechodzimy do przedziału maszynowego, który swoją drogą nie jest za bardzo imponujący. Jeżeli naciśniemy go sobie drugi raz, znajdziemy się już w drugiej kabinie. Żeby zasiąść dupskiem na krześle, naciskamy sobie prawy przycisk myszy. Zasiadamy dupskiem na krześle, no i tu sobie odpalimy teraz nasze końcówki pociągu. Mam na myśli te czerwone takie światełka, nie? No więc tak. Tutaj z użyciem kombinacji klawiszy lewy shift, Y odpalamy sobie lewą końcówkę, no i
trzymając lewy shift i odpalamy sobie prawą końcówkę. Pokażę wam, jak wygląda to z zewnątrz. Czyli trzymając lewy shift Y, zapalamy sobie tą, no i zapalamy sobie tą. Dobra, przejdźmy zatem z powrotem do pierwszej kabiny. Tak więc jeżeli raz naciśniemy sobie Home, tak jak w przypadku klawisza End, jeżeli raz naciśniemy sobie Home, znajdujemy się w przedziale maszynowym, naciskamy drugi raz, znajdujemy się już z powrotem w naszej pierwszej kabinie. Dupskiem oczywiście zasiadamy na prawym przycisku myszy. No i co my tutaj, słuchajcie, mamy jeszcze takiego? Możemy sobie oświetlić przyrządy na dwukropku. Tutaj zegary i tak dalej, i tak dalej. Służy do tego ten styczek właśnie. Tutaj. Możemy sobie oświetlić kabinę na klawiszu cudzysłowia. Proszę bardzo, od razu jaśniej się zrobiło, zupełnie jak w moim pokoju. W ogóle ja to nagrywam tak swoją drogą, jeszcze pozwolę sobie tutaj wtrącić, nagrywam to przy zasłoniętych roletach. Przy odpalonym oświetleniu, zarówno lampka, jak i ten, bo oświetlenie po prostu do nagrywania jest lepsze. Okej, okay, do rzeczy. Także mamy oświetlenie kabiny, a skoro właśnie przy oświetleniu kabiny jesteśmy, mamy również możliwości jego przyciemnienia, słuchajcie. W ogóle coś, o czym kompletnie nie wiedziałem, ale taka możliwość jest, słuchajcie. Przyciemnienie, oświetlenie kabiny, mamy to właśnie na tym pokrętle. I zauważcie sami, że jeżeli sobie to włączę, to rzeczywiście jakby jest ciemniej. Jeżeli natomiast wyłączę samo oświetlenie kabiny, no to jest już całkiem ciemno. Włączam. Jest niby jaśniej, a jeżeli to sobie dam z powrotem, to jest już znacznie jaśniej. Także działa to tak, jak powinno. No, moi drodzy, kolejnym krokiem będzie już odhamowanie samego loka. A robimy to oczywiście poprzez... Mamy w ogóle tutaj dwa hamulce, słuchajcie. Właściwie to trzy, ale do tego za chwilę sobie przejdziemy. Hamulec zespolony. Oraz hamulec pomocniczy. Żeby odhamować hamulcem pomocniczym naszą lokomotywę, to używamy do tego, może ja pokażę tak. Na klawiszu num 1 sobie ją hamujemy. Z kolei, żeby ją odhamować, używamy do tego klawisza num 7. Na maksimum ustawiamy kran, żeby się już bardziej nie dało tego odhamować. Następnie hamulec zespolony. No tutaj widzę, że tu jest odhamowany, więc ja pokażę to raz jeszcze. Hamujemy sobie na klawiszu num 3, a odhamowujemy ją na klawiszu num 9. A najlepiej jest sobie użyć też klawisza num 6, jeżeli chcemy ustawić hamulec zespolony w pozycji do jazdy. Skoro właśnie przy hamulcach jesteśmy, to jest rzecz, o której chciałem powiedzieć. Na klawiszu num enter. Tak, num enter. Tak, num enter. Mamy hamulec przeciwpoślizgowy. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli mamy jakieś poślizg czy coś, że za chwilę stanie się taka kontrolka przy na przykład ciężkich pociągach towarowych czy coś takiego, to chyba właśnie tego się powinno używać. Ale nie wiem, nie jestem maszynistą, jestem strasznie niedoinformowany, nie znam się na tym, nie pytajcie mnie, dlaczego to tak naprawdę jest. Ja tego nie używam. Dobra, więc jeżeli chcemy przyspieszyć proces odhamowywania samej lokomotywy, możemy sobie również użyć takiego klawisza jak num 4, gdzie mamy po prostu odluźniacz, tak? Służy do tego tutaj taki zielony knefel na pulpicie maszynisty. Jak sobie go naciśniemy, to zauważcie sami, że tutaj zegary już zaczynają coś odwalać. No i w cylindrze hamulcowym mamy tutaj 0 MPa, tak? Chciałem wam jeszcze pokazać tutaj, że jest coś takiego jak piasecznica. Tutaj właśnie mamy pod nogami taki pedał. I możemy sobie go użyć poprzez kombinację klawiszy lewy shift S. Jak widzicie, on się tam po prostu wciska, nie? Coś takiego. No, jak to po prostu pedał, nie? Dobra, więc skoro mamy już tutaj wszystko przygotowane, to nie pozostaje nam serdeczne RP1, czy też po prostu trąbka. A, klawisz A to jest niski ton, zaś klawisz S jest tonem wysokim. Tutaj możecie zauważyć, że jest coś takiego. A niski, D wysoki. To znaczy się A niski, S wysoki, przepraszam. Tak więc, słuchajcie,
Skoro już tutaj wszystko jest, no to odjazd. Nastawnik jazdy na klawiszu NUM+. Przyspieszamy. Oczywiście należy pamiętać o tym, żebyśmy za szybko nie dawali tych pozycji, dlatego że lokomotywa może nam po prostu nie ruszyć, więc najpierw dajemy sobie pierwszą pozycję nastawnika jazdy, a dopiero później drugą. Zapala nam się czuwak, zbijamy sobie go oczywiście na spacji i sami zauważcie, proszę, że lokomotywa zaczyna nam jechać. Tak więc, drugi raz stanął się zapalił czuwak, zbijamy go na spacji. Tak więc na klawiszu NUM+ przyspieszamy, zwalniamy na klawiszu NUM minus. Proszę zauważyć, że od ostatnich łatek w maszynie został wprowadzony w ogóle dym, co jest naprawdę mega sprawą, więc jeżeli sobie zaczniemy przyspieszać, to ten dym jest coraz to bardziej gęstszy. No i możemy sobie zwolnić lokomotywę. Inne fajne rzeczy. W ogóle na poprzednim nagraniu nie założyłem słuchawek, ale mniejsza o to. Słuchajcie, z innych fajnych rzeczy, czego tutaj możemy użyć? Jest oczywiście pod klawiszem H coś takiego jak ogrzewanie pociągu. Jak możecie zauważyć, służy do tego to pokrętło, tam zapala się w ogóle jakaś kontrolka. Załączone ogrzewanie i silnik nam się w ogóle zaczyna tutaj wkręcać na obroty. Mam nadzieję, że za chwilę nam ten silnik nie wyskoczy tutaj przez maskę, czy coś takiego. Mamy również coś takiego, może sobie na razie to ogrzewanie wyłączymy. Mamy tutaj również jeszcze coś takiego jak nastawy hamulców. Mamy tutaj na przykład nastawę hamulca towarową, jak i mamy też również nastawę hamulca pośpieszną na tych właśnie dwóch styczkach. A także gdzieś tutaj chyba na którymś z tych mamy coś takiego jak przekaźnik nadmiarowy silników trakcyjnych. Nie wiem, do czego to w ogóle służy. Tak jak mówiłem, nie jestem maszynistą. Może napiszecie mi w komentarzach, do czego coś takiego jest. Chciałem pokazać, że po prostu możemy sobie tutaj takich właśnie rzeczy używać. Kolejną interaktywną rzeczą w kabinie jest oczywiście samo radio, które możemy sobie wyłączyć tym białym przyciskiem tutaj i włączyć, co też sugeruje ta zielona kontrolka. Możemy sobie użyć radiostopu. Jak tutaj możecie zauważyć, na dole ekranu w transkrypcjach jest radiostop. Swoją drogą nie wiem, jak go wyłączyć, dlatego ja go zawsze wyłączam w sposób taki, że po prostu wyłączam całe radio i włączam je od nowa. Możemy sobie oczywiście poprzez naciśnięcie tego trzeciego tutaj guzika z F3, czy jak rozumiem jest to chyba wywołanie dyżurnego ruchu chyba, czy coś takiego. Czy też po prostu, jeżeli chcemy mobile, jak mnie słychać, nie? Próba radio, o, może w ten sposób. Mamy oczywiście również możliwość zmiany kanału poprzez naciskanie lewego przycisku myszy. Możemy sobie ten kanał zmieniać do góry, a prawy zmniejszyć, tak? Czyli jeżeli tam mijamy jakieś takie znaki na scenerii, powiedzmy R3, mamy to też oczywiście w rozkładzie jazdy, ale jeżeli na przykład mijamy gdzieś na którejś ze scenerii taki, zauważycie znak R coś tam, powiedzmy R3, no to wybieracie sobie wówczas kanał trzeci, tak? Coś takiego. Co do elementów ruchomych, udało mi się tylko odkryć jeden element ruchomy, jest to właśnie to coś, te łony. Używamy chyba tego na, czy chyba, raczej na pewno, na klawiszu 1, na klawiaturze. Opuszczamy i podnosimy, tak? Fajnie piszczy, hehehe. Ogólnie co musicie wiedzieć, to to, że takich przedmiotów interaktywnych w kabinie, to się nazywa dokładnie elementy ruchome, używamy od klawisza 1 do klawisza 0. No. Tak więc nic tutaj raczej więcej nie udało mi się odkryć, jest to jedyny element ruchomy. Informacje, czyli rzeczy, o których po prostu muszę wspomnieć. A teraz płynnie przechodzimy do tej części odcinka, w której będzie luźne gadanie, a także rzeczy, o których wręcz powiedzieć muszę. Na potrzeby właśnie tej części odcinka przygotowałem sobie tutaj plik tekstowy z tymi rzeczami, o których po prostu muszę powiedzieć, tak żeby się po prostu nie pogubić, słowa kluczowe i tak dalej, po prostu to, o czym powiedzieć muszę, także tutaj postaram się streścić. Po pierwsze, moi drodzy, to to, że przed nakręceniem tego właśnie odcinka obejrzałem całą serię Odpalamy i wyciągnąłem z tego odpowiednie wnioski. Tak więc teraz na podstawie właśnie tych wyciągniętych wniosków opowiem wam, w jaki sposób też będą realizowane następne, czy też kolejne odcinki
serii. Tak więc tak, zanim nakręcę odcinek, to jest po prostu zaznajomienie się ze sterowaniem danego pojazdu, tak? Mam tutaj na myśli, na jakich klawiszach po prostu jaka jest funkcja, tak? No i też przede wszystkim właśnie szukanie smaczków tam w postaci jakichś elementów ruchomych i tak dalej. Może jest też coś, o czym nie wiem, może okazać się tak, że w tym odcinku nie pokazałem wam wszystkiego, co można zrobić tak naprawdę z tą lokomotywą i gdzieś jeszcze są tam jakieś takie elementy, których użyć możemy, a czego nie pokazałem, także piszcie mi proszę w komentarzach o takich rzeczach. Tak więc po prostu przed nagraniem odcinka chcę właśnie z waszą pomocą kręcić te odcinki, rozumiecie? Że po prostu otwieramy sobie dyskusję na moim Discordzie. Swoją drogą bardzo gorąco was na niego zachęcam i tam po prostu będę wam zadawał pytanie. Słuchajcie, nie wiem na jakim klawiszu odbywa się taka funkcja, czy możecie mi napisać, nie? Coś na takiej zasadzie. No i oczywiście na potrzeby odcinka, co też mogliście zauważyć, zerkałem akurat w tamtym kierunku. Tam mam akurat powieszony telewizor na ścianie, więc stanowi on drugi monitor. Mam po prostu przygotowany plik tekstowy, żeby się po prostu nie pogubić, tak? W kolejności odpalania tej lokomotywy. Także krok po kroku miałem wypisany po prostu na pliku tekstowym, co jak należy robić, tak? No i myślę, słuchajcie, coś takiego, że potem jak już odpalimy sobie tą lokomotywę czy coś takiego, to może znaczy się tak. Ja po prostu ten plik tekstowy będę zamieszczał na kanale Discord po prostu. Jeżeli mielibyście trudność i nie wiecie jeszcze tak z odcinka, albo nie chciało wam się tego odcinka oglądać w całości, chociaż mam nadzieję, że dotarliście do tego momentu, no to po prostu na moim kanale Discord, na kanale Maszyna po prostu będę zamieszczał plik tekstowy z tym, jak po prostu tą lokomotywą sterować. Albo po prostu, może zamiast pliku będę po prostu wrzucał to, co wypisałem, tak? I będę edytował tego posta, tak? Jak odbywa się sterowanie daną lokomotywą. Oczywiście przed nagraniem odcinka to jest również ustawienie nastawnika kierunkowego na pozycję zerową oraz zahamowanie lokomotywy obydwoma hamulcami, ale też nie tak zupełnie, tylko na taką środkową pozycję. Co to ma na celu? Jak pewnie wiecie, w niektórych odcinkach było coś takiego, że podczas gdy wykonywaliśmy to combo, tam wiecie, bateria, wybranie kierunku, to musiałem go najpierw wybrać na zero, później ten, czy no wiecie o co chodzi. Nie było to pokazane w sposób taki, jak powinno to być, bo zawsze ten nastawnik kierunkowy już był wybrany na pozycję właśnie do przodu. Tak więc, żeby temu zapobiec, po prostu zawsze muszę pamiętać przed nagraniem odcinka o tym, aby ten nastawnik kierunkowy ustawić na pozycję zerową, żeby później pokazać wam, jak to combo powinno wyglądać. A no i też zahamowanie właśnie po prostu poprzez tymi dwoma hamulcami, nie? Żeby po prostu pokazać wam, w jaki sposób hamujemy, na jakim klawiszu, żeby pokazać wam po prostu hamowanie i odhamowywanie tych właśnie hamulców. Słuchajcie, kolejna sprawa to jest sterowanie myszką przy próbie. Tak, w ogóle wyobraźcie sobie, że nie jedną próbę kręcenia odcinka wykonywałem. Przed nagraniem właśnie tego odcinka, wykonywałem sobie po prostu próby. Stwierdziłem jednak, że to się po prostu nie sprawdzi, to sterowanie myszką, o czym mówiłem, że wiecie, zapowiadałem nieraz pewnie, że następny odcinek serii wniesie ze sobą to, że będę wszystko pokazywał na myszce. Dlaczego to nie ma sensu, już mówię. I tak pokazuję wam po prostu na klawiaturze, co, jaka funkcja się odbywa. I tam mniej więcej widzicie na pulpicie, który tam przełącznik się przełącza i tak dalej, i tak dalej. A druga sprawa jest zaś taka, że mogliście też zauważyć na odcinku, że miałem troszeczkę problem ze znalezieniem niektórych elementów, więc ciężko by mi było znać po prostu pulpit, cały pulpit maszynisty w konkretnej lokomotywie na pamięć i pokazywać wam na myszce, gdzie znajduje się dany przełącznik. Jak mogliście zauważyć na tym odcinku, sam miałem z tym problemy, więc stwierdziłem, że to jest po prostu bez sensu, że po prostu nadal będę to robił w taki sposób, jak robiłem to dotychczas. Jeżeli natomiast będę chciał pokazać wam dokładnie jakiś element interaktywny czy coś takiego, to będę to robił po prostu na myszce, albo też nie wiem po prostu na jakim klawiszu się włącza daną rzecz, no to właśnie już pokazuję wam na myszce, tak? Warto jeszcze również zaznaczyć taką rzecz, że do OBS-a, do programu, którym właśnie nagrywam dla was teraz ten odcinek, jest w ogóle taki plugin, który pokazuje właśnie na jakich klawiszach co robię. Czyli w momencie, jeżeli naciskam na jakiś klawisz na klawiaturze, to on pokazuje wam się właśnie na OBS-ie też, nie? Także bardzo fajny plugin, natomiast nie zagłębiałem się jeszcze w ten temat. Być może w późniejszych odcinkach serii coś takiego się pojawi, ale nie wiem. Na razie to muszę w ogóle
ogarnąć, czy tam trzeba się na tej stronie rejestrować i tak dalej, żeby to w ogóle móc pobrać, jak to w ogóle skonfigurować, no wiecie, będzie z tym trochę po prostu zabawy. Moi drodzy, kolejną rzeczą, oczywiście, to już przechodzimy do takiej sekcji bez zmian. Kamerka, mianowicie kamerka. To tutaj właśnie. Myślałem, że na czas odpalania lokomotywy po prostu, jeżeli kręcę już odcinek, to no, żeby na czas odpalania tej kamerki w ogóle nie było, żebyście się bardziej mogli skupić na samym pulpicie, ale jednak, że wolicie oglądać mój szpetny rej, to postanowiłem, że jednak nie. Kamerka po prostu musi być zawsze tradycyjnie. No, tak więc mój pysk będzie po prostu towarzyszył wam przez niemalże cały odcinek. No. Wiecie. Teraz tak. Wszystkie odcinki serii Odpalamy kręcę na torze doświadczalnym, aby żadne odgłosy nie przeszkadzały mi przy realizacji odcinka. Wiecie, kiedyś chyba nawet, to był chyba drugi odcinek serii, w którym omawiałem chyba SM42. Nagrywałem to na jakiejś innej serii i tam jakieś komunikaty radiowe mi przeszkadzały i tak dalej. Więc podczas gdy oglądałem całą tą serię, po prostu przyjrzałem się każdemu z odcinka bardzo dokładnie i tam później mówiłem, że kurde, trzeba było wybrać tor doświadczalny i tak dalej, nie? I później w każdym następnym odcinku właśnie mówiłem o tym, że będę to, że kręcę to na torze doświadczalnym, gdzie tutaj nie przeszkadzają mi żadne odgłosy i tak dalej, nie? Więc to pozostaje bez zmian, każdy odcinek z serii Odpalamy będzie kręcony na torze doświadczalnym, choć tutaj jeszcze muszę wspomnieć o tym, że ktoś z was pod którymś z odcinków napisał mi komentarz, że mógłbym odpalać te lokomotywy na którejś właśnie scenerii, jednocześnie omawiać to, jakie na przykład sygnały mijam, czy tam jakieś tarcze manewrowe i tak dalej, i tak dalej. Pomysł oczywiście jak najbardziej ok, z tym, że tutaj warto zaznaczyć, że seria Odpalamy skupia się tylko i wyłącznie na procesie samego uruchamiania lokomotywy, a nie właśnie na sygnałach. Także pomysł choć fajny, to nie będę czegoś takiego realizował. Tu się po prostu w tej serii skupiamy na samym tym. Natomiast jeżeli chcielibyście serię, nie wiem, o sygnałach na przykład, bo mam tutaj taką książkę, to może na podstawie właśnie tej książki może sobie jakoś taką serię ogarniemy, o ile w ogóle będzie mi się chciało i będę miał na to czas. No. Niestety, ale seria Odpalamy to jest tylko i odpalanie samych lokomotyw. No i oczywiście tradycyjnie na samym końcu musi być to serdeczne RP1, nie? No, także to pozostaje tutaj też bez zmian. O czym też muszę, słuchajcie, wspomnieć, to, że swoją drogą nie jest to może pierwszy materiał na YouTubie, ale pierwszy odcinek z serii Odpalamy, który kręcę właśnie na tym mikrofonie. Tak więc myślę, że jakość odcinka z odcinka na odcinek będzie się poprawiała, oprócz oczywiście samego mikrofonu i kamerki. No, będę ten odcinek, w ogóle tutaj też doszedł montaż, jak też żeście pewnie zauważyli, o czym pewnie też za moment będę mówił. No po prostu, chcę, żeby te odcinki były coraz to lepsze, wiadomo, trzeba iść do przodu. Także tu się teraz pojawił montaż, no i no cóż, ja mam więcej tutaj gadać. No jest to po prostu też pierwszy odcinek, na który kręcę właśnie na tym mikrofonie. Moi drodzy, kolejna rzecz. Słuchajcie, pomijając fakt, że odcinek ten kręcę dnia 22 listopada roku 2019, to chcę go zuploadować na YouTube, już taki gotowy, wiecie, wyrenderowany i tak dalej, żeby ta jakość już tam była jak najlepsza, dnia 25 listopada. Jeżeli wam to nic nie mówi, co to za dzień, dodam, to powiem tak. Dzień 25 listopada, jest to poniedziałek, ale właśnie jaki też dzień, słuchajcie? Dzień kolejarza. Z tej okazji wszystkim kolejarzom, czy też dyżurnym ruchu, w ogóle osoby, które mają na co dzień związek z koleją, robią w tym zawodzie, pragnę życzyć wszystkiego najlepszego z okazji i święta. Także 100 lat, 100 lat. Możecie uznać ten odcinek za swojego rodzaju taki prezent, po prostu, tak, z okazji Dnia Kolejarza. Nadarzyła się okazja, więc po prostu chciałem wziąć się za to jakoś tak na poważnie i po prostu już nagrać odcinek z takiej, na taką właśnie okazję. Swoją drogą, przygotowanie do tego odcinka, wyobraźcie sobie, trwały miesiąc, już tak od początku listopada wziąłem się za ten odcinek tak na poważnie, gromadziłem materiały, pisałem scenariusze. Wczoraj, dnia 21, na przykład scenariusz do tego odcinka, co jak powinno zostać zrealizowane, jak to powinno zostać zmontowane, pisałem w ogóle cały dzień, wyobraźcie sobie. Także mówiąc tutaj o sposobie, w jaki te odcinki będą realizowane, że pojawił się ten montaż, to nie będzie już po prostu odpalenie
jednego długiego materiału i omawiania wam całego procesu uruchomienia tej lokomotywy, tylko właśnie pojawia się tutaj też montaż, gdzie macie te przerywniki i tak dalej, nie? Coś takiego. Jeżeli myślicie, że jest to jedyna niespodzianka, którą przygotowano z okazji tego dnia, to jesteście w błędzie, ponieważ na Facebooku opublikowałem, że tak powiem, z wyprzedzeniem odcinek Kręcę Ten. Jeszcze nie opublikowałem tego w dniu, w którym kręcę ten odcinek, ale w momencie, kiedy to oglądacie, jest już 25 listopada. Opublikowałem na Facebooka 7 nowych tapet z maszyny, którymi możecie przyozdobić swoje pulpity. Także zachęcam do wbijania na Facebooka i pobierania tapetek. Wszystkie tapety dostępne są w rozdzielczości 1920x1080, format obrazu 16x9, także zachęcam. Co do samych tapet, oczywiście tutaj muszę jeszcze powiedzieć, że chciałbym, aby każdy następny odcinek z serii Maszyna owocował również przynajmniej jedną tapetą. Moi drodzy, no i teraz właśnie przechodzimy do nowości w serii. Także mamy nagłe przerywniki. Od razu przechodzę do rzeczy i pokazuję wam najpierw, czyli jak nagrywam odcinek, to od razu po prostu przechodzę do rzeczy i pokazuję wam najpierw, jak odpala się samą lokomotywę, a dopiero później będą przerywniki, na przykład ze smaczkami, tak jak żeście tutaj mogli zauważyć. Ja to nazywałem wcześniej smaczki, a teraz przemianowałem to na inne fajne rzeczy, wiecie, taki przerywnik, taki nagły. No i później właśnie po tym przerywniku pokazuję wam już same takie inne interaktywne przedmioty, jakimi mogłem się pobawić, że tutaj się jakieś rolety zasłania, okna otwiera, coś tam mi się jeszcze robi, takie rzeczy właśnie, nie? No a później jest właśnie ta część po kolejnym przerywniku, informacje, czyli rzeczy, o których muszę powiedzieć, właśnie jest to, o czym teraz mówię, tak? Czyli o jakichś tam istotnych rzeczach, takie luźne pogadanki i tak dalej, nie? Kolejna sprawa, moi drodzy, to są same miniatury. Począwszy od tego odcinka, nie uwzględniam już numeru odcinka w miniaturach. Ma to związek przede wszystkim z podzieleniem playlist. Tak jak pamiętacie, kiedyś seria Maszyna stanowiła tylko i wyłącznie jedną playlistę, gdzie były po prostu wszystkie materiały z maszyny wrzucane. Ale żeby ułatwić wam po prostu nawigację po moim kanale, postanowiłem, że jednak podzielę to na trzy playlisty. Odpalamy poradniki oraz tam jakieś pozostałe inne filmiki z maszyny. No, także może zabawnie to wyglądać, że pomimo tego, że na miniaturce jest na przykład odcinek 14, to tak naprawdę jest to odcinek 12 serii Odpalamy, tak? No, także wygląda to zabawnie. Tak więc począwszy od tego odcinka, nie będę już uwzględniał właśnie tego numeru odcinka w samych miniaturach, tylko oczywiście w samej nazwie, tak? Odcinka, w tytule po prostu materiału. Właśnie, co do samego nazewnictwa odcinków. To tak, w nazewnictwie odcinka zawarta teraz będzie wersja maszyny, na której kręcony jest dany odcinek. Niejednokrotnie na przykład mówiłem wam, że podczas kręcenia serii Odpalamy mówiłem wam na przykład, że w poprzednich wersjach maszyny robiło się to kiedyś, w tych pierwszych wersjach maszyny robiło się kiedyś wszystko cyk, 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 cyk. Właściwie w tych pierwszych to mieliśmy już w zasadzie lokomotywę odpaloną. Jedyne co nam pozostało to odhamować lokomotywę i nastawnik jazdy używać, tak. Później w późniejszych wersjach maszyny to było już takie cyk, 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 że sobie odpalamy wszystko, jedziemy. W późniejszych z kolei wersjach maszyny, no to już tak nie było cyk, 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 bo żeby cokolwiek odpalić, musieliśmy jeszcze troszeczkę ten klawisz przydusić na klawiaturze, tak, żeby cokolwiek w ogóle się załączyło. Na co też tutaj zwróciłem wam uwagę, że wyłącznik szybki należy troszeczkę przytrzymać, żeby silnik tam się wkręcił na obroty, także nie wystarczy go tylko nacisnąć, tylko musicie go przytrzymać. Także no, różnie się te lokomotywy odpala w zależności od wersji. Możliwe, że w następnej wersji tą lokomotywę się będzie, no nie chcę powiedzieć, że się będzie odpalało ją troszeczkę inaczej, ale na przykład kiedyś przedmioty interaktywne były gdzie indziej, a teraz zostały one zbindowane pod klawiszami od 1 do 0, nie? Czyli coś takiego. No i moi drodzy, rzecz ostatnia, o której tutaj muszę wspomnieć, to jest już kompletna rezygnacja z głosowań. Jak pewnie pamiętacie, były z tym problemy gdzieś chyba, nie wiem, czy to nawet nie był drugi właśnie odcinek serii Odpalamy, że w ogóle gdzieś wyniki tego głosowania mi się straciły. Po prostu chciałem wam je pokazać na odcinku, nie umiałem w ogóle ich znaleźć. Usunąłem głosowanie, ale te wyniki, jak zapewniał mi YouTube Analytics, powinny gdzieś one być dostępne i ja cały czas miałbym na nie podgląd, nawet po usunięciu. Tak jednak właśnie nie było, więc zostałem przez YouTube'a zrobione w ciula. No i gdzieś te wyniki głosowania się straciły, nie? Coś takiego. Dlatego potem jak zostałem, że tak, zrobiony w ciula przez YouTube'a, no to postanowiłem, że przejdziemy sobie z tymi głosowaniami na wówczas
Hitboxa, gdzie robiłem streamy, teraz je robię na Twitchu. Swoją drogą bardzo serdecznie was zapraszam na Twitcha, gdzie też live'y odpalam. Nie tylko z maszyny, a także z innych gierek. No, były z tym problemy. Z tego później chyba jak już zrezygnowałem nawet z Hitboxa, to nie wiem nawet, nie pamiętam dokładnie, ale chyba też jeszcze te głosowania później żeśmy robili na takim portalu Strawpool, gdzie się po prostu robi te głosowania w czasie rzeczywistym, coś takiego. Jest taki portal. Zamiast tego, słuchajcie, zamiast tych głosowań wprowadziłem pewną nowość, którą zobaczycie dosłownie za moment. Tymczasem ja się będę z wami żegnał, mówił dla was Liguś, trzymajcie się, cześć. Who's that Pokemon? It's Pikachu! It's Clefairy! Fuck! Motherfuckers, come on, 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 motherfuckers, come on. I got seven Mac-11s, about eight 38s, 9-9s, 10 Mac-10s, the shit's never end. You can't touch my riches, even if you had MC Hammer and them 357 bitches. Jeżeli podobał Ci się materiał, to zachęcam Cię do pozostawienia łapki w górę, pisania komentarzy, a co najważniejsze, subskrypcji mojego kanału i do uderzenia w dzwony, by nie przegapić dosłownie żadnego nowego materiału. Ponadto zachęcam Cię również do obejrzenia moich innych playlist z maszyny, a także do wbijania na moje pozostałe social media. Wszystkie linki w opisie filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.